Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Vélez Sarsfield zagra z Instituto de Córdoba. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Instituto de Córdoba zagra w następującym składzie. Ustawienie wygląda na bardzo popularne, 1-4-4-2, z pomocą ustawioną nie w linię, a rąb. Tak, na papierze ta formacja jest bardzo wszechstronna, a kluczowymi elementami są tutaj defensywny i ofensywny pomocnik. Jeden rozbija i neutralizuje ataki, a drugi napędza całą grę ofensywną, ale tak naprawdę obaj biorą udział w rozgrywaniu piłki. Gwizdek i zaczęło się. Takie podanie nie miało szansy dojść. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Uwaga, będą prowadzić. Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Watson. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Nie pozwolił na oddanie strzału. Ortega. Znowu mają piłkę.
No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. I to tyle z tej akcji. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Obroniony strzał, ale mamy offside. Sędzia nie waha się i sięga po gwizdek. Oj, błąd. Bramkarz nie może tak oddawać piłki. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. I ruszyła pierwsza połowa. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Czy będzie z tego remis? Ale wcinka! Cudownie to zrobił! Piękne trafienie, czapki z głów! Takie gole mógłbym oglądać w nieskończoność. Na powtórce dokładnie widać parabolę lotu piłki, która została podcięta z niezwykłym wyczuciem. Ależ trzeba mieć zaufanie do własnych umiejętności, by zdecydować się na coś takiego. Po tym golu jest 1-1. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Czy trafi do siatki? A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Watson. No i po ataku zagrożenie minęło. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie.
Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Mija go sprytnym zwodem. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Do końca zostało już tylko 5 minut. Strata, przejmują rywale. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Wcinka! Cudownie to zrobił! Piękne trafienie, czapki z głów!